Pozwałem Gimpera. Cześć, witam wszystkich z tej strony. Deszcze niespokojne. Chciałbym opowiedzieć wam niestety dość smutną historię z mojego życia, która niestety się przydarzyła, ale no cóż, nic nie mogę na to poradzić, tak było. Chciałbym się wypowiedzieć w sprawie niejakiego autora z kanału wideo prezentację. A właściwie zacznijmy od samego początku. Jak spotkałem się z głupim gnojem w kiblu na konwencie Pyrkon, pałka goryczy się przegła, czara goryczy się przepełniła, nagle coś mi... i zeżygałem się na autora. Dosłownie. Ja gdy to zobaczyłem, od razu odszedłem troszeczkę dalej, tak patrząc na kibel i tam zrobiłem, że tak powiem, resztę moich wymiocin. No oczywiście nie było tego dużo, gdyż znaczna większość poszła na autora. Co tu się kuźwa dzieje? Nie, co ty odpierdalasz? Fuzjonek, synek, kurwa, co ty robisz? Tato, zaraz, co ty tu robisz? Nie to, co myślisz, to ja tylko do filmu, nie chciałem. Co ty kuźwa chciałem? Co ty za gówno oglądasz? Twój syn dzwoni do mnie z płaczem, a ty takie coś? Ale ja nie, naprawdę, serio mówię, to do filmu, tato, no weź, no ogarnij. Milcz, gówniarzu. Czekaj, no nie wętuj, tato, ale... Bezstresowe wychowanie. Gimby nie znają.